Witajcie! Serdecznie chciałem pozdrowić Sebastiana Poloka, który stał się drugim wspierającym mojego kanału. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, dziękuję Ci. Naprawdę to jest wielkie, wielkie docenienie z Waszej strony dla tego, co robię. To najważniejsze jest dla mnie to, żebyście po prostu, jeżeli chcecie, to wspierajcie mój kanał w taki sposób, żeby Wam niczego nie zabrakło. To jest bardzo ważne. A reszta po prostu będzie fajnie. Cieszę się, naprawdę bardzo jestem wdzięczny. Jeszcze raz pozdrawiam Martynę i teraz Sebastiana. Dziękuję Wam. Warto po prostu się starać i warto to wszystko robić. Między innymi właśnie dla takich wspaniałych widzów. Dobrze, przechodząc wobec tego dalej do tematu. Działamy z remontem silnika. No słuchajcie, wtryski wyjęte, tu poprzykręcane do rurek porządnie. Jak widzicie, wszystkie przykręcone. I teraz co nam to da? Chodzi o to, żeby sprawdzić wtryski bez konieczności jechania do pompiarza. I będziemy po prostu widzieli ewidentnie, bo teraz paliwo jest podawane z pompy tak samo na wtrysk bezpośrednio. I będziemy widzieli, czy to psika, czy to leje, czy coś się z tym dzieje. A przy okazji jeszcze będziemy za chwilę sprawdzali ciśnienie na tłukach. Jeszcze raz, bo mówię, być może, ale zaraz, czekaj, jeszcze nie odpalamy. Ja wyciągnę te podkładki, bo je zaraz wydmucha, będziemy je szukać tutaj gdzieś. A to nie o to chodzi, żebyśmy szukali tego. A ty. No i oczywiście po eksperymencie pójdą nowe te podkładki miedziane tutaj. Ale na razie to muszą. Aż ty. A ile tam było, Robert, w tym u tamtego, co robiliśmy tą 60-tkę tych podkładek w jednym wtrysku? 4? Nieźle, co? No i nie wyjęli, i tak jeden na drugiego montował i potem nie ma tej wysokości, co trzeba. To czekaj, to daj ten zegar, od razu wrzucimy, nie? Na drugi? Nie, czekaj, wiesz co, damy go jeszcze raz na pierwszy. Aha, bo tutaj nie ma tego. No dobra, trzeba mu to założyć. To na tą śrubę. Bo inaczej będzie bieda. Gdzie ta śruba to była, chyba? Zostawiłeś tą podkładkę? Tak, właśnie na pierwszym zostawiłem podkładkę. Ty, gdzie jest ta śruba? Tam gdzieś musi leżeć. A jest tutaj, dobra. Dobra, raz. I teraz, żeby to równo tylko przykręcić, to najważniejsze, to już wiem. Ty, nie przegiąłem za bardzo? Nie wiem, może złamałeś już. Może złamałem, no. Jakoś tutaj miękko poszło. No bardzo miękko. Ja tu chyba wszystkie, słuchajcie, pozamieniam te, co teraz będą, albo może, ja nie wiem, zostawię to. Takie gówno, nie wiadomo, co, jak to wygląda. Elegancko. Tu lekko i chyba będzie. Nie? Dobra, to ten odpalasz? No patrz na ten wtrysk, bo widzisz go teraz? No ja tu będę na wtryski właśnie chcę od dołu patrzeć, czy od góry. Ale mgiełkę ładnie puszcza, ten wyraźnie widziałem, dwa ładnie puszczają. W ogóle. No bo tu cieknie. No, trzeba go dokręcić. No kurde, masz dokręć, a ja ten. Bo kamerę trzymam i nie ma jak. Stawaj tu sobie, będzie Ci wygodniej. O. I pierwszego też, bo też widziałem, że się leje. Gdzie? Tu. Ja czekaj, tego weź złap go. Dobra. Tu dokręć. Odkręcasz chyba. No co on tak? Czy on tak ma łazić krzywo? Nie, dobrze jest.
Dobra. Tak, ja z tej strony będę patrzył, spróbuję na te wtryski jeszcze zobaczyć, ten pierwszy i drugi. Dobra, pierwszy ładnie daje. Drugi też super daje. On ciśnienie jeden, nawet nie całe jeden, czyli 10, to jest, znaczy kicha, nie? Leży, leżą pierścienie? Czy co? Teraz by było oleju. Aha, no to odkręć, ja idę po olej. No jedziemy. Tyle samo jest. Może za mało na 2 litry. Nie, nie, na pewno nie. Tylko coś ktoś mówił właśnie pod komentarzem którymś, że jak będzie tyle samo, to coś tam. Muszę poszukać tego komentarza. Chyba, że wy przypomnicie mi, co to miało być po prostu, ale moim zdaniem... No nie wiem, ja się na tym nie znam, ale chyba pierścienie leżą. No, słabo kręci. Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj z tego filmu. Wnioski będziemy wyciągali za chwilę. Bo nie ma co w tej chwili już tutaj sprawdzać. Wiemy, że wtryski są dobre, na pewno nic nie trzeba ruszać, natomiast sprawa rozbija się o podnoszenie głowic, ewentualnie zobaczymy co dalej. To na razie, trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć! To jest kura!